Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj podsumujemy sobie wrzesień, także jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki udało mi się przeczytać w zeszłym miesiącu, to zapraszam do dalszego oglądania. To będzie chyba najkrótsze podsumowanie w historii mojego kanału, bo we wrześniu przeczytałam zaledwie 4 książki i o 3 z nich mogliście już usłyszeć na moim kanale. Także nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić, po prostu podlinkuję Wam filmy dotyczące tych książek na górze w kartach. Także jeżeli będziecie ciekawi, będziecie sobie mogli tam zajrzeć i usłyszeć o nich więcej. No i do rzeczy, pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać we wrześniu, była książka Zgadnij kto. Jest to kryminał napisany przez Chrisa McGeorge'a. Była to również jego praca magisterska, także jak możecie się domyślać, książka jest dopracowana, dopięta na ostatni guzik. Tutaj wszystko się ze sobą zgrywa, wszystko ma sens. Jest to trochę taka inspiracja klasyką kryminału, bardzo ta książka przypomina styl Agaty Christie, także coś dla miłości w gatunku, ale jednocześnie im dłużej myślę o tej książce, tym bardziej wydaje mi się, znaczy ona mi się bardzo podobała, ona jest naprawdę bardzo fajna, bardzo dobrze skonstruowana, ale chyba troszkę faktycznie przez to, że jest tak super dopracowana, to brakuje w niej takiego klimatu, który robiłby tutaj robotę. Mimo wszystko książkę oceniłam dosyć wysoko, no i tak jak mówiłam, film nagrywałam już osobny na kanał, także znajdziecie odnośnik do tego filmu tutaj na górze nad moją głową, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do obejrzenia. Następna książka to chyba moje największe zaskoczenie tego miesiąca i odkrycie nowego polskiego autora, a właściwie autorki, czyli Katarzyny Bereńki-Miszczuk. Przeczytałam drugą szansę i było to moje pierwsze spotkanie z tą autorką, ale bardzo, bardzo, bardzo udane. Dlaczego? O tym także możecie posłuchać zarówno na moim kanale, jak i przeczytać na moim blogu. Także no już o tej książce sporo mówiłam w swoich social mediach, również właśnie na Instagramie. Tak więc, tak jak mówię, ta książka naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, zarówno swoim klimatem, bo tutaj klimat jest tej książki fantastyczny, taki troszeczkę jak z horroru. Jest to w ogóle opowieść taka z pogranicza, powiedzmy, thrillera, horroru, nie wiem czego jeszcze tak naprawdę. Mamy tutaj Julię, która budzi się pewnego dnia w szpitalu, jest to taki w pewnym sensie szpital psychiatryczny. Ona nie pamięta jak się tam znalazła, nie pamięta w ogóle kompletnie nic ze swojej przeszłości. No i właśnie będzie sobie próbowała przypomnieć kim jest, co się stało z jej rodziną i jak w ogóle znalazła się w miejscu, w którym jest. Jeszcze raz bardzo gorąco Wam polecam i zapraszam do obejrzenia tego filmu, który widzicie tutaj w tym momencie nad moją głową. Następna książka, o której również już Wam na kanale mówiłam i która bardzo, bardzo mi się podobała, która jeszcze nie miała swojej premiery w Polsce, a jest to książka Jakuba Małeckiego, Nikt nie idzie. Ta książka ma premierę pod koniec października, także już niedługo. Wiem, że chyba teraz na Śląskich Targach Książki będzie już dostępna, także bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście sobie ją kupili, bo jest naprawdę świetna. Nie jest to jak na razie moja ulubiona książka tego autora, bo według mnie nadal nie przebija przegenialnej Rdzy, którą kocham i którą polecam i o której mówię przy każdej możliwej okazji. Ale jest świetna, jest bardzo dobra, tutaj widać ten styl Kuby Małeckiego, jedyny, niepowtarzalny, subtelny, delikatny i mogłabym w ogóle tak wymieniać i się zachwycać jeszcze bardzo długo. Ale zamiast tego po prostu zachęcam Was do obejrzenia mojego filmiku dotyczącego tej książki, który pojawił się na kanale w ostatnim czasie, w zeszłym tygodniu bodajże, także zachęcam do obejrzenia. No i ostatnia książka września, przy której zatrzymamy się troszkę dłużej, bo o niej jeszcze akurat nigdzie nie mówiłam. Jest to książka W żywe oczy J.P. Delaniego. Jest to autor bardzo głośnej książki Lokatorka, której ja jeszcze nie miałam okazji czytać, chociaż znajduje się na mojej półce, ale jakoś tak po prostu nie złożyło się, żebym ją przeczytała. Natomiast po żywe oczy sięgnęłam, dlatego że ten opis z tyłu na okładce jest taki bardzo enigmatyczny, tutaj jest tylko dosłownie jedno zdanie. Spotkał ją, uwierzył jej, nie powinien. No i ta książka opowiada historię Claire, Brytyjki, która przeprowadziła się do Stanów, ponieważ marzy o karierze aktorskiej, chciałaby się rozwinąć właśnie w tym kierunku. Uczęszcza na najróżniejsze zajęcia, ale również, żeby sobie dorobić, a ponieważ nie może do końca podjąć legalnej pracy, ponieważ w Stanach przebywa no, nielegalnie, nie ma zielonej karty, to zajmuje się taką jakby... próbuje nakryć niewiernych mężów, to znaczy ona podrywa ich gdzieś tam w barach, ma przy sobie ukrytą kamerę i stara się ich nakłonić do zdrady albo do tego, żeby no, zachowali się w sposób taki, który świadczyłby o zdradzie i potem ten materiał dowodowy trafia gdzieś tam do sądu i jest właśnie pomocny przy rozwodach, także zajmuje się czymś takim. No ale cała ta sprawa się komplikuje w momencie, gdy jedna z kobiet, której dosłownie jakby chwilę wcześniej pomogła, zostaje zamordowana i rozpoczyna się śledztwo, w którym Claire dosyć, że tak powiem, mocno uczestniczy. Oczywiście nic więcej Wam nie mogę zdradzić, no bo tak jak mówię, ten opis na okładce jest bardzo enigmatyczny i może niech tak zostanie, czytajcie tę książkę bez takiej większej wiedzy na temat jej fabuły. Jeżeli chodzi o styl pisarza, to muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się tę książkę czytało. Tutaj jest bardzo dużo dialogów, a bardzo mało opisów, co, no wiadomo, jedni mogą uznać za plus, inni za minus, ale nie można zaprzeczyć, że dzięki temu książkę czyta się naprawdę błyskawicznie, pomagają w tym również krótkie rozdziały, no i przyznam się, że wciągnęła mnie ta historia. Oceniłam tę książkę na 7 na 10 gwiazdek, bo fajnie spędziłam przy niej czas, naprawdę dobrze się bawiłam, byłam zaintrygowana
zaintrygowana fabułą. Autor niejednokrotnie mnie zaskoczył, także to też na duży plus. No ale oczywiście jest to typowa literatura rozrywkowa, także nic takiego, o czym bym później długo pamiętała i do czego chciałabym wracać, ale tak jak mówię, jeżeli szukacie takiego dobrego kryminału, który Was zaskoczy, który Was wciągnie, no to myślę, że W żywe oczy będzie dobrym wyborem. Postaram się jeszcze trochę o tej książce napisać na Instagramie, bo raczej osobnego filmu już nie będę nagrywać na temat tej książki, no chyba żebyście chcieli, także dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy interesowałaby Was taka, wiecie, osobny film na temat tej książki, powiedzmy taka a la recenzja. Jeżeli byście chcieli, no to ja postaram się taki film nakręcić, a jeżeli nie, no to tak jak mówię, postaram się coś tam wrzucić na Instagram, żeby więcej się na temat książki w żywe oczy wypowiedzieć. No i to by było na tyle. Tak jak mówiłam, był to taki błyskawiczny wrap-up z tego względu, że o większości tych książek już Wam wcześniej wspominałam na kanale, więc nie było sensu się powtarzać. No i tak to się prezentuje w całości. Mam już kilka planów na październik, także mam nadzieję, że uda mi się przeczytać więcej niż te 4 książki, bo mam kilka takich książek, za które bardzo, bardzo chciałabym się zabrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i ode mnie to właściwie tyle. Dajcie mi koniecznie znać, co Wam udało się przeczytać we wrześniu. Jeżeli przeczytaliście jakieś takie książki, które bardzo, bardzo gorąco polecacie, no to koniecznie dajcie mi o tym znać, bo myślę, że takimi perełkami warto się dzielić. Ja chętnie przejrzę Wasze propozycje, może coś tam dla siebie znajdę. Także zachęcam do zostawiania komentarzy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!